Wykoczek, piwny głos w waszych domach i na Zwandze. Pewnie zastanawiacie się, co to jest Zwandze. Jest to święto lambików, święto miłośników lambików, dzień, w którym browar Cantillon wypuszcza specjalne piwo, które jest nie do końca tradycyjnym lambikiem. Nie zawsze to piwo w ogóle jest lambikiem, bo Cantillon traktuje Zwandze jako taki, samo słowo oznacza taki żart, żartownisia trochę. Jest to coś, taki żart, taka humoreska z tematu lambikowego. Humoreska taka, lambikowa. Taka krotochwila lambikowa. Okay. Więc są to piwa mocno nietradycyjne. Rok temu to był lambik lekko podwędzany. W tym roku mamy lambika z buraczkiem. Tak. Sama ta idea pojawiła się w 2008 roku. Wtedy po raz pierwszy Cantillon wypuścił takie specjalne piwo. Natomiast całe święto zostało po raz pierwszy zorganizowane w 2011 roku. Tak. No i idea jest taka, że Zwandze jest tylko w wersji lanej. Ewentualnie są butelki, ale dostępne tylko w browarze i tylko do konsumpcji na miejscu. Dlaczego tak? Bo szef Cantillona się zirytował. Butelka z Zwandze w 2008 czy 2010, chyba od 2011 tak, to się zmieniło. Która była sprzedawana za 6 euro w browarze, tydzień później na eBayu została sprzedana za 80. Więc jest to tylko kegi, żeby czarny rynek sobie nie mógł zarobić na szybko. Efekt jest taki, że piwo jest dostępne w kilkudziesięciu lokalach w całym świecie. Teoretycznie w tym samym czasie? Tak. W tym samym czasie powinny być podłączone, wiadomo, różnie to bywa, ale generalnie tego samego dnia. I po raz drugi Zwandze jest w Polsce. Poprzednio było 2 lata temu w Mikkelerze Świętej Pamięci, a w tym roku mamy w 2 miejscach. Są Kufle i Kapsle tutaj i Browariat tam. Tam kawałek tam, bo to Katowice, więc paręset kilometrów. Tam? Nie, dobra, nieważne. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. No dobrze, tak wygląda tegoroczne Zwandze. Ładne, czerwone. Ładne. Z buraczkami. No, pachnie jak barszczyk. Faktycznie, pachnie jak barszczyk. To znaczy, to taką jakąś domieszką oczywiście dziką, ale tak, barszczyk. Zrobić barszczyk na bretach. Ale właśnie tak to smakuje. Jak barszczyk na bretach. To jest bardzo buraczkowe. Myślałam, że to buraczki będą takim dodatkiem, że tylko tak, żeby kolor troszeczkę podbić. Nie, no jest żart z lambika, jest buraczkowo, jest... No brakuje tylko uszek pływających w tym, albo może ten... Może mają tu gdzieś te krokieciki, zamówili. Czuć po prostu kieszonego buraka w tym. Tak, niedawno, to jest dobre określenie, kieszony buraka. Niedawno kieszonego buraka miałem okazję jeść, więc pamiętam ten smak. Tylko tutaj nie ma czosnku i majeranku. A szkoda. No jestem naprawdę zaskoczona. A ja nie. No, się spodziewałem się czegoś takiego over the edge, takiej krotochwili lambikowej. To jest krotochwila lambikowa. To jest tą krotochwilą dzisiaj. Tak. Krotochwila, krokieciki. Ale naprawdę, naprawdę bardzo buraczkowe. No, doszukuje się jakiegoś takiego typowo lambikowego charakteru, ale... Znaczy w smaku, jak się spróbuję oddzielić tą buraczaność, to wytrawność, poziom kwaśności, odczucie na języku, pełnia, jest taka jak w lambika Cantillona. No, wiadomo, nie może być inaczej. Ten charakter kwaśności lambikowy jest bardzo fajny, bardzo złożony. Te piwa nie są tak ewidentnie kwaśne. I ta kwasowość też jest taka trochę octowa. Trochę cytryna chyba bardziej w stronę octową. Natomiast ten burak jest... tworzy cały charakter. Jest zabawne. Nie jest to piwo, które bym... Nie jest to piwo, które bym chętnie powtarzał. A ja nawet nie wiem. Ja jednak wolę lambiczki wiśniowe, kriki. Takie porządne, wytrawne kriki. To lubię. Bardziej. No ale jako jednorazowa akcja, to najbardziej super.
tym, że ja lubię barszczyk, więc... Ja też lubię barszczyk. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji zeszłorocznego z Wanze spróbować, no bo wędzone, no wszystko co wędzone jest lepsze. Wiadomo. Ale tego słodu wędzonego tam nie było dużo, z tego co Van Roy mówił, to jakieś 15%. Więc taki delikatny charakterek, a nie miało być tak, nie miało być to Schlenkerla Lambici. Oczywiście, jak za każdym razem, kiedy z Wanze się odbywam, jest też, są inne piwa kętlone na kranach, aktualnie 4. Ale jak się jakieś skończy, wejdzie coś innego. Plus duża selekcja bardzo dobrze wyselekcjonowanych butelek. No jest to święto lambików, dlatego też ten wybór lambików musi być. No oczywiście, jak najbardziej. To jest taki belgijski Baltic Porter Day. Nie, nie do końca. Bo wiem, Baltic... że nie do końca, bo to jest związane z jednym dokładnie, browarem. Dokładnie, jeden browar. I to jest wszystko zbudowane wokół jednego piwa. Plus imprezy dodatkowe inne lambiczki. Ale fajne i mam nadzieję, że w kolejnych latach też Wanze będzie w Polsce w dwóch albo nawet większej ilości lokali. Jest to piękna świecka tradycja. Tradycja to bardzo ładne imię dla dziewczynki, tak swoją drogą. Proponuję kończyć, bo deszcz nam pada tak, coraz bardziej. Tak, bo robi nam się blend z Wanze z deszczówką warszawską. Polecamy. Z deszczówkę warszawską? Deszczówkę warszawską z Wanze. I widzimy się. Za czas jakiś.